premiera 9 lutego o godzinie 22 na kanale Viva Polska. I co zobaczymy? Zobaczymy codzienne życie Natalii Siwiec, jej rodziny, jej znajomych, przyjaciół. Myślę, że bardzo dużo śmiechu i naprawdę warto oglądać, żeby się zresetować i trochę pośmiać. Oczywiście, jeżeli mamy specyficzne poczucie humoru, bo na pewno ono nie jest jakieś takie zwykłe. Jest tam bardzo dużo tekstów dwuznacznych. My kochamy grę słów i faktycznie strasznie dużo tego używamy w życiu codziennym. No i faktycznie czasami prawnicy stwierdzili, że jednak, kurczę, no nie można tego puścić przed 22. Oczywiście też czasami trochę na gości i pewnie też coś takiego. Raczej wiesz, też powiem Ci, że w dobie dzisiejszego tego, co się ogląda i tego, co ma sukces, to kurczę, no nie wiem, czy też po prostu nie zrobiliśmy za słabego programu tak naprawdę. No mam nadzieję, że nie. Nie było rzeczy trudnych tak naprawdę, bo byliśmy do tego przygotowani. Świadomość, jak taki projekt jest realizowany, gdzieś tam w nas była. Może faktycznie to, jak intensywnie powstawał projekt, było czasami stawało się męczące, ale nie, broń Boże, nie ekipa, nie obecność kamer, no po prostu cały czas nawet kwestie zmiany miejsca, tu przeprowadzka, wyjazd gdzieś i tak dalej. Normalnie mamy bardzo intensywne życie prowadzimy, a tu dodatkowo jeszcze trzeba było brać pod uwagę, chociażby to nie mogłem jeździć tak szybko samochodem, jak lubię, bo gdzieś za nami podążała ekipa i nas spowalniała, więc no jakieś tam delikatne obsuwy, ale no, myślę, że bardzo fajne przeżycie. Ten program pokazuje przede wszystkim Natalię. Ja jestem tylko tłem. Ja jestem jej mężem, jestem jej przyjacielem i no i naturalną rzeczą jest, że w tym programie się pojawiam. Myślałem oczywiście na początku, że będzie mnie troszkę mniej, no ale z racji tego, że jednak dużo rzeczy dzieje się gdzieś na naszym domu, wspólnie pracujemy nad Natalii projektami, to tych wątków jest sporo.